Policjanci natychmiast udali się na miejsce, potwierdzili fakt zaistniałego zdarzenia. Jak wynikało z ich ustaleń, 8-latek, który przebywał z rodzicami, był pod opieką ojca w okolicy jeziora. Na chwilę po prostu oddalił się od swojego opiekuna, wbiegł na drogę dla rowerów, nie rozglądając się, no i niestety wpadł właśnie pod przejeżdżający rower, którym kierowała 57-latka. Ten 8-latek została mu udzielona pomoc medyczna, no i został przewieziony do szpitala w celu ustalenia ewentualnych obrażeń ciała. Opiekun dziecka, czyli ojciec oraz ta cyklistka, ta 57-latka, oboje byli trzeźwi. Policjanci apelują cały czas, aby zwłaszcza w tym okresie letnim, kiedy gdzieś wyjeżdżamy, kiedy się przemieszczamy, pilnować dzieci, zwracać uwagę, gdyż no niestety, ale tak jak widzimy, nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tego, że to dziecko po prostu nam gdzieś na chwilkę odejdzie, no i może dojść do jakiegoś nawet groźnego zdarzenia. Więc pamiętajmy, aby pilnować dzieci i nie dawać im się oddalać nigdzie dalej od nas.